Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Terrorist Takedown, konflikt na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj będzie to ostatni odcinek, ponieważ z tego co wiem, kampania Terrorist Takedown składa się z 16 misji, a teraz właśnie będziemy grać w 16 misję, więc najprawdopodobniej jest to już ostatni odcinek i zapowiada się i w końcu być może wyjaśni się wątek fabularny, w końcu dowiemy się całej prawdy i będzie na pewno jakieś emocjonujące i epickie zakończenie. Tak więc nie traćmy czasu, rozpocznijmy. Ale zanim to zrobimy, przeczytamy krótki wstęp. Na obrzeżach miasta znajduje się bardzo silnie strzeżony obóz wroga. Jak zwykle, do najtrudniejszych zadań posyłają ciebie. Zniszcz umocnienia wroga, ale bądź uważny. Terroryści nie żartują. Cóż za poważne oświadczenie w ostatniej misji. Naprawdę brzmi poważnie i jest poważnie. No dobra, no to może nie tracąc czasu, rozpocznijmy. Czas zakończyć tą wojnę, żołnierze. Oh, yeah. Umocnienia wroga na obrzeżach miasta. Musimy zniszczyć umocnienia wroga na obrzeżach miasta, ale zapewne nie będzie trudno. W ostatniej misji mamy okazję sterować samym helikopterem. Robimy. O nie, strzelają! Zróbmy uniki! Szybko! Manewr unikający! Cóż za akcja, cóż za emocje, wszystko się trzęsie, wszystko wybucha. Ach, wszystko zależy od nas teraz. Cóż za emocje. Naprawdę jestem podekscytowany zakończeniem. W końcu poznamy losy naszych głównych bohaterów. Jak to wszystko się zakończy, czy uda im się uratować świat, czy też nie. Czy wszyscy przeżyją, czy wszyscy zginą. Za chwilę właśnie wszystko się okaże. A cóż za emocje. No po prostu cóż za gracja. Co za kooperacja. A w każdym razie, jeśli to jest faktycznie ostatni odcinek, to ostatni raz lecimy nad tym wspaniałym miastem. Możecie się przyjrzeć, bo w tym mieście dużo się działo. Nieraz wpadaliśmy tutaj z wizytą, żeby zobaczyć, co na naszych wieżowcach świta. I odwiedzaliśmy naszych wrogów, którzy tutaj do nas chętnie strzelali. To tutaj rozpoczęła się prawdziwa wojna pomiędzy nimi, a naszym wspaniałym helikopterem. Który jest, jak się okazuje, niezniszczalny, nieśmiertelny i ogólnie rzecz biorąc jesteśmy zajebiści. I teraz wszystko się zakończy, teraz musimy się pożegnać z tym wspaniałym miastem, bo prawdopodobnie już nigdy tutaj nie wrócimy. To takie smutne. No ale dobra, może nie tracąc, nie przedłużając, zakończmy tą wojnę. A rakieta, patrzcie jaki emocjonujący filmik. O, niestety rakieta spudowała. Aaa, zniszczcie! Dobra, został ostatni kontener, zrobimy to w jakiś epicki sposób, czyli zobaczcie tak, zrobimy taki myk. Oddalimy się, kawałeczek. O, patrzcie, jakaś mała wioska. O, patrzcie, tam mała góra jest. Ciekawe, czy twórcy tu ukryli jakiś mini sekret. Pewnie nie. Już stwierdzili, że w ostatniej mapie nie będą ukrywać żadnych mini sekretów. Ale zobaczcie tu taką ciekawostkę, że jak się okazuje, ziemia jest płaska. Tutaj widać po tym morzu, znaczy po tej rzece. Widzicie, jak spływa? Z platformy? Tak jest, z całą pewnością. Ziemia jest płaska, a przynajmniej ta pustynia. Tak więc, zróbmy to. Strzał! Leci pocisk, czy trafi? No było blisko, teraz, uwaga. Leci pocisk, leci, będzie emocjonujące zakończenie. A, spudował, jeszcze raz. Leci, 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 leci. Jest! No i co, nic się nie stało. Jest, udało się. Cały świat się cieszy. Ukończyliśmy misję. Uhu. I w ten oto sposób zakończyliśmy wspaniałą kampanię Terrorist Takedown, konflikt na Bliskim Wschodzie. Teraz, żeby było efektownie, puścimy sobie autorów, bo oczywiście oni stwierdzili, że nie zrobią tego w ostatniej misji jako zwieńczenie tej skomplikowanej i rozbudowanej kampanii. Dlatego zrobimy to osobno, żebyście mogli mieli okazję ich zobaczyć.
Tak więc jak sami widzicie, gra jest naprawdę emocjonująca. Zabiera nas w jakby wielką przygodę, pełną wrażeń i emocji. I tylko my możemy zadecydować, czy uda nam się przejść, czy też nie. Tak więc naprawdę, świetna sprawa. No a teraz może tak bardziej poważnie. To tak, Terrorist Takedown, konflikt na Bliskim Wschodzie, może to nie jest jakoś wybitna gra, bo jak sami zauważyliście, posiada parę błędów, nie jest zbyt skomplikowana, a wręcz jest bardzo prosta i wręcz krótka, pomimo tego, że faktycznie w mojej serii wchodzi jakieś chyba z tej gry 13 odcinków, jeśli dobrze liczę, to gra mimo wszystko nie jest długa, jest doprawdy krótka, a misje wykonuje się niezwykle szybko. Ja i tak czasami zdarzało mi się przedłużać to na siłę wręcz, więc sami rozumiecie. No i właśnie dlatego też mi się wydaje, że w tym oto optymistycznym akcencie zakończyliśmy tą wspaniałą serię pierwszego Terrorist Takedown. A już niedługo myślę, że na moim kanale pojawi się kolejna seria, to będzie Terrorist Takedown Payback, czyli jakby dodatek do pierwszej części, czyli to będzie dodatkowych 10 misji. Wiem, jesteście pewnie podekscytowani, bo to będzie jakby przedłużenie tej bardzo ambitnej kampanii fabularnej, która jak widzieliście miała pełno zwrotów akcji i była emocjonująca. No cóż, widzę, że tutaj autorzy się zapętlają. No dobra, dlatego wydaje mi się, że też w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy. Zapraszam was do oglądania kolejnych moich serii, innych serii, które jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć, oraz tych serii, które niebawem wyjdą. I życzę też miłego dnia. Do zobaczenia. Komentował Vlad.